czwartek, 17 maja, Katarzyna Kajstura. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. O sukcesie siatkarskiej drużyny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, o planowanych przekształceniach żłobka, a na koniec wiadomości Beata Szyjka zaprosi Państwa do udziału w pierwszym raciborskim biegu profilaktycznym. Siatkarze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zdobyli akademickie Mistrzostwo Polski. Finały Mistrzostw Polski odbyły się w Gliwicach. Do turnieju zakwalifikowało się 16 drużyn reprezentujących szkoły wyższe z całego kraju. Zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odniósł wspaniałe zwycięstwo. Czy jadąc na Mistrzostwa Polski do Gliwic spodziewaliście się tak doskonałego wyniku? Powiem szczerze, że było to tylko w marzeniach u niektórych zawodników, nawet w snach, chociaż nie ukrywam, że z meczu na mecz, z turnieju na turniej graliśmy coraz lepiej. Zawodnicy zebrali doświadczenie i widać było determinację po każdym zwycięskim meczu. Od eliminacji Mistrzostw Śląska do zakończenia turnieju finałowego w Gliwicach graliśmy w sumie 21 spotkań. Z tego wygraliśmy aż 20. Wynik mówi sam za siebie. Jedna potyczka była tylko z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego Supraśla 3-2. I to można powiedzieć dlatego, że grałem gołą szóstką, bo zawodnik Artur Baca odniósł kontuzję i nie miałem możliwości zmian. Jeżeli by taka zmiana mogła zaistnieć, mecz ten prawdopodobnie też by był wygrany. Które mecze były najtrudniejsze, bądź też które najbardziej zapadły Panu w pamięci? Nie było meczy łatwych. W Gliwicach spotkało się 16 najlepszych drużyn z kraju. Przewijały się w tych drużynach znane nazwiska z PLS-u. Wychodziły szóstkowe drużyny, drużyn pierwszoligowych i drugoligowych, które na co dzień grają w państwowej lidze. Więc żaden mecz nie był łatwy. Jeden z trudniejszych meczy to był mecz właśnie o wejście do strefy medalowej z Politechniką, z Uniwersytetem, przepraszam, Warszawskim, następnie z Uniwersytetem Szczecińskim, który decydował o wejściu do ścisłego finału, no i sam finał nie był łatwy, bo przy prowadzeniu 2-0 oddaliśmy dwa sety. I szczęśliwie się skończyło, bo wygraliśmy 17-15 w tiebreaku. Chcę tutaj podkreślić jedną ważną rzecz, że ten sukces nie byłby możliwy bez wsparcia klubu siatkarskiego AZS Rafako Racibórz. To przecież cała drużyna wzmocniona tylko Mariuszem Prudlem z Górnika Radlin, który również występuje na poziomie drugiej ligi. I tutaj to, że mogliśmy wziąć udział najpierw w rozgrywkach państwowej ligi, a później wziąć udział w rozgrywkach akademickich, dało w sumie ten wynik i tutaj również duże podziękowania dla prezesa klubu, pana Andrzeja Szafirskiego, dla całego kierownictwa. No i jeszcze raz chciałem gratulacje złożyć chłopcom za ten wspaniały sukces, który, tak jak powiedziałem na początku, był w snach i marzeniach. O zwycięstwo walczyła cała akademicka drużyna, czy jednak któryś z zawodników szczególnie się wyróżnił? Zwykle nie wyróżniam zawodników, ale tutaj naprawdę chłopcy swoim uporem, determinacją, wolą walki zasłużyli sobie na ten sukces, a Bartosz Buniak został najlepszym środkowym mistrzostw Polski i to jego mogę wyróżnić. Zespół zakwalifikował się do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Chorwacji. Proszę powiedzieć, kiedy się odbędą i jakie wiążecie z nimi nadzieje? Mistrzostwa Chorwacji odbędą się w dniach od 16 lipca do 23. Właśnie dzisiaj zgłosiliśmy w Warszawie drużynę do udziału w tej imprezie i z nadziejami jedziemy takimi, żeby zebrać przede wszystkim kolejne doświadczenie, a jak będzie, to czas pokaże.
Szykuje wzmocnienie, ale nie jest to do końca pewne. Mianowicie studentem Państwowej Wyższej Szkoły jest libero Jastrzębskiego Węgla Paweł Rusek. Jeżeli uda się go pozyskać, będzie to bardzo duże wzmocnienie, a chłopcy będą jeszcze bardziej zmotywowani, zdeterminowani do tego, żeby powalczyć o najwyższe cele. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piknik dla rodzin zastępczych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod patronatem starosty Raciborskiego. Impreza odbędzie się 27 maja na terenie ośrodka Braxtonu w Szymocicach. W programie m.in. występy zespołu Miraż z Młodzieżowego Domu Kultury, pokaz gaśniczy Straży Pożarnej, teatrzyk lalki aktora, konkursy, gry zabawy, turnieje rodzinne. Impreza będzie trwała od godziny 14 do 19. Szczegółowe informacje na temat pikniku można uzyskać pod numerem telefonu 032 415 20 28. Władze gminy planują przekształcenie żłobka w przedszkole z oddziałami żłobkowymi. W Raciborzu funkcjonują jedynie dwa oddziały tej placówki i jest duże zapotrzebowanie na kolejne. Żłobek od 15 lat podlega gminie. Do tej pory nie został jednak zarejestrowany u wojewody jako zakład opieki zdrowotnej. Zmieniły się przepisy obowiązujące ZOZ-y, a raciborska placówka nie spełnia nowych standardów. Żeby zarejestrować u wojewody ten żłobek, należałoby dostosować do przepisów ZOZ-owskich. Kwota jest w granicach 1,5 miliona do 2 milionów złotych. Taki mamy projekt z dokumentacji. Powstał problem tego rodzaju, że stan sanitarny, jeżeli chodzi o żłobek, jest właściwie bez zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sanepid. Natomiast ze względu na przepisy ZOZ-owskie należałoby poczynić szereg remontów, między innymi przebudować klatkę schodową, wprowadzić windy, przebudować wejście dla niepełnosprawnych, sanitariaty dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku zmodernizowany został węzeł cieplny w budynku żłobka. Na ten cel wydanych zostało 240 tysięcy złotych. W budżecie miasta nie ma jednak kwoty 1,5 miliona złotych na dostosowanie żłobka do standardów obowiązujących ZOZ-y. Poza tym ta kwota wystarczyłaby na sfinansowanie modernizacji jedynie istniejących dwóch oddziałów w momencie, gdy istnieje duże zapotrzebowanie na kolejne. Okazuje się, że jest możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów, jeśli instytucja żłobka formalnie zostanie zlikwidowana. Całość związana z dziećmi, z budynkiem byłaby przyporządkowana do przedszkola. Byłyby to tak zwane przedszkole z oddziałami żłobkowymi. Kluczowe w tej sprawie była opinia sanepidu. Tą opinię sanepidu dostaliśmy we wtorek 15 i ona jednoznacznie wskazała, że jeżeli byśmy otworzyli przedszkole z oddziałami żłobkowymi i tak jak w piśmie do sanepidu zaznaczaliśmy, że chcielibyśmy obecny stan rzeczy zachować na ulicy Słonecznej, czyli byłyby dwa oddziały dla tych dzieci najmłodszych od 4 miesięcy do 2 lat, to właściwie nie ma żadnych problemów. Natomiast jeżeli chcemy otwierać dodatkowe oddziały żłobkowe, na przykład przedszkolu numer 14, który bezpośrednio sąsiaduje ze żłobkiem, musimy to dostosować, natomiast na zasadach to podobnych jak do żłobka. Przy czym kwoty, jeżeli chodzi z jednej strony o wymóg rejestracji żłobka jako ZOZ-u, a z drugiej strony adaptacji pomieszczeń na funkcje żłobkowe w przedszkolu są nieporównywalne. Pierwsze, tak jak mówiłem, 1,5 do 2 milionów złotych. Drugie to jest kwestia rzędu góra kilkuset tysięcy. Niebawem określone zostaną koszty adaptacji pomieszczeń przedszkola na funkcję żłobka. Aby pomysł został zrealizowany, wolę powstania przedszkola z oddziałami żłobkowymi musiałby wyrazić prezydent, a następnie Rada Miasta. W zasadzie dla rodziców nie zmieni się nic, kompletnie nic, bo zmieni się tylko nazwa instytucji. Na przykład wszyscy pracownicy będą przeniesieni z artykułu 23 prim do innego zakładu pracy, jakim jest przedszkole. Myślę, że nawet na tym skorzystają z tego względu, że w placówkach oświatowych funkcjonuje ponadzakładowy układ zbiorowy pracowników oświaty, który gwarantuje wynagrodzenie odpowiednie i podwyżki tego wynagrodzenia co roku, czego niestety nie doświadczały w ostatnim okresie panie, które tam pracowały. W przyszłym roku władze miasta będą starać się o utworzenie trzeciego oraz w miarę potrzeb czwartego oddziału żłobka.
Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą. Źródłem infekcji może być kontakt ze zwierzętami futerkowymi, takimi jak kot domowy, jedzenie surowego, niedogotowanego mięsa, a więc tatary, oraz choroba brudnych rąk, która jest najczęstszym przyczyną zainfekowania również. Jakie są następstwa? U kobiet, u których nastąpiła pierwotna infekcja, może być obumarcie płodu poprzez bardzo ciężkie powikłania z ośrodkowego układu nerwowego ze wszystkimi tymi konsekwencjami. Żeby temu zapobiec, kobieta musi być poddana badaniom immunologicznym w kierunku toksoplazmozy. Dlatego każda kobieta, u której rozpozna się ciążę, która sobie tę ciążę sama rozpozna, po pierwszym badaniu u ginekologa, u położnika, powinna zgłosić się do nas, do szpitala, na tego rodzaju badanie. Badanie polega na pobraniu paru mililitrów krwi, które poddaje się obróbce biochemicznej, immunologicznej i w oparciu o ten wynik następuje dalsza interpretacja co do dalszego postępowania z daną kobietą. Na mocy zawartej umowy między Zarządem Powiatu Raciborskiego a Szpitalem Rejonowym w styczniu bieżącego roku będzie możliwe zaproponowanie wszystkim kobietom ciężarnym w okresie od 19 lutego do 14 grudnia 2007 roku dwukrotne wykonanie badania w kierunku toksoplazmozy. Warunki graniczne to, że kobieta ciężarna jest mieszkanką powiatu raciborskiego oraz że będzie miała skierowanie od lekarza ginekologa. Pomyśl o zdrowiu Twojego dziecka i skorzystaj z możliwości badania w kierunku toksoplazmozy. Zgłoś się do laboratorium Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy Gamowskiej 3 w terminie od 19 lutego do 14 grudnia 2007 roku. Codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18. Pamiętaj o skierowaniu od specjalisty. Badania są bezpłatne. Cały program finansuje Powiat Raciborski. Serdecznie zapraszamy do naszego laboratorium. Międzynarodowy turniej rycerski na Zamku w Raciborzu 2 i 3 czerwca organizuje Opolskie Bractwo Rycerskie i Chorągiew Racibórz, Gwardia Wareska oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. W programie imprezy przemarsz przez miasto i powitanie Bractw Rycerskich na rynku, wielka bitwa o zamek i pokaz ognia oraz walki wojów i rycerzy, zabawy plebejskie, pokaz katowski i jarmark średniowieczny. W sobotę impreza rozpocznie się o godzinie 11, a zakończy o 22, a w niedzielę również rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 15. Pierwszy raciborski bieg profilaktyczny zorganizowany zostanie na początku przyszłego miesiąca w naszym mieście. Organizatorem imprezy jest Uczniowski Klub Sportowy Wiktoria przy Szkole Podstawowej nr 15. Dnia 2 czerwca w Raciborzu na Placu Długosza o godzinie 11 odbędzie się pierwszy raciborski bieg profilaktyczny pod hasłem Żyj zdrowo, biegaj z nami. Celem jest rozpowszechnienie aktywności ruchowej wśród dzieci i mieszkańców Raciborza, a także popularyzacja najprostszej formy, jakim jest bieg. Udział biorą wszystkie szkoły z gminy, które serdecznie zapraszam do udziału w tym biegu, a także zaproszeni goście. Mam nadzieję, że prezydenci, wice i dyrektorzy szkół też wezmą, żeby propagować zdrowy styl życia u nas w Raciborzu, a także zapraszamy sztafety rodzinne, które zapisy będą właśnie na Placu Długosza. Prosimy rodziny aktywne, ruchowo albo chcąc popierać nasz cel, naszą zdrowy tryb życia, naszą aktywność. Zapraszamy na Plac Długosza o godzinie 11, tam będą zapisy. Składa się ten bieg, nie jest dużo, 3 razy 200 metrów, każdy członek rodziny biegnie 200 metrów, tylko można przetruchtać, można robić wyścigi, kto jak chce, ale musi biec mama, tata, dziecko, bądź rodziców mogą zastąpić dziadkowie. Zapraszam Państwa na filmowe zapowiedzi kin i na prognozę pogody. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.